Czy wiecie, że to w tym roku przypada 40. rocznica momentu, kiedy to naukowcy z NASA podejrzewali, że kobieta wyjeżdżająca na tydzień może potrzebować 100 tamponów, aby przeżyć? Dzisiejsze wideo powstaje dzięki wsparciu członków na kanale, którym chciałabym gorąco podziękować i właśnie w związku z tym od tego roku będę dawać im jedno dodatkowe wideo w miesiącu. To wideo będzie w jakiś tam luźny sposób omawiać problem z konsumpcją, z mediami społecznościowymi i innymi tego typu kwestiami, które również poruszamy tutaj na kanale regularnie. W tym miesiącu będziemy omawiać The Psychology of Money, bo wydaje mi się, że jest to naprawdę super świetna książka i fajnie byłoby właśnie od takiej świetnej i łatwej do przeczytania książki zacząć. Tak więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej książki, o czym ona jest i jakie są moje opinie na ten temat, to zapraszam Was do dołączenia do społeczności na kanale. A tymczasem dziękuję wszystkim, którzy już do tej społeczności dołączyli i wracamy do wideo. Cześć, mam na imię Ania i jak może zauważyliście, jestem kobietą i pomyślałam, że fajnie byłoby zrobić zestawienie wydarzeń, które były mega ważne dla kobiet, a które miały miejsce w roku 2023. Czym kobiety zaskoczyły naukowców? Zapraszam. W roku 2023 mechanicy odkryli, że kobiety mają piersi. Podczas wypadku samochodowego kobiety mają o 17% większą szansę na to, że umrą i o 73% większą szansę na to, że doświadczą różnego rodzaju urazu wewnętrznego. Do tej pory nie było jasnym, skąd taka wielka dysproporcja. Ale możliwe, że miało to coś wspólnego z faktem, iż crash dummies, czyli te tak zwane manekiny, których używa się podczas symulacji wypadków, nigdy nie były kobietami? Do tej pory manekiny, które miały oszacować, jak bezpieczne są samochody, zawsze były mężczyznami. Kiedy mechanicy chcieli, aby manekiny te przypominały kobiety, po prostu zmniejszali wielkość manekina męskiego do typowej średniej wielkości kobiecej i voilà. Zupełnie zapominając o tym, że kobiety mają piersi, większe biodra i że generalnie mamy troszeczkę inny układ narządów wewnętrznych właśnie w związku z tym, wiecie, wewnątrz naszego ciała. Pierwszy prototyp crash dummies z piersiami powstał już w roku 2022, ale to rok 2023 wpisał się w historię jako ten, kiedy to po raz pierwszy zdecydowano się wykorzystywać manekiny o kształtach kobiecych, aby oszacować, jak bezpieczne są samochody dla kobiet. Myślę, że powinniśmy pogratulować wszystkim, zwłaszcza sobie samym, ponieważ ja na przykład nie wiedziałam, że w ogóle tego typu zagrożenie na mnie czyha, a tu proszę. Rok 2023 to rok, kiedy nagle okazało się, że samice wcale nie są bardziej emocjonalne i nieprzewidywalne niż mężczyźni. Kobieta, która nie słyszała o tym, że ma chwiejne nastroje, która nie usłyszała, że jej zdenerwowanie, zirytowanie zachowaniem kogoś innego jest spowodowane tylko i wyłącznie fazą cyklu, niech pierwsza rzuci we mnie kamieniem, kiedy powiem, że nasza gospodarka hormonalna jest tematem stereotypów wszędzie i zawsze. Do tej pory przeświadczenie o nieobliczalności, o emocjonalności kobiet było tak silne, że nawet samice innych gatunków zwierząt były obarczone dokładnie tymi samymi kobietami, cechami, które przypisujemy kobietom. Ciało samicy myszy wydawało się do tej pory naukowcom zbyt trudne. Przypisywali mu właściwości, które sprawiałyby teoretycznie, że praca z tymi samicami miałaby być praktycznie niemożliwa. Czemu jest to problem, spytacie? Ze względu na brak kobiecej reprezentacji, kobiety w ponad 700 chorobach mają dużo mniejsze szanse na bycie prawidłowo zdiagnozowanymi, a później mają też dużo mniejsze szanse na leczenie, na dobranie leczenia, które pomoże im wyzdrowieć. To jednak zmieniło się w roku 2023. Naukowcy z Northwestern University opublikowali badanie, które jasno i klarownie opisuje zachowanie myszy i wiecie, co się okazało? Okazało się, że to samce tego gatunku są bardziej nieprzewidywalni, bardziej emocjonalni. No generalnie chodzi o to po prostu, że praca z nimi nie jest aż tak łatwa, prosta i przyjemna. Pomimo tego odkrycia nadal większość myszy, z którymi współpracują naukowcy, to samcy. Jednak rok 2023 jasno i klarownie wytłumaczył nam, że jest to kwestia tylko i wyłącznie preferencji, a nie chęci łatwiejszej, prostszej pracy, ponieważ niestety praca z samcami myszy prostsza nie jest. Rok 2023 był także przełomowy dla naukowców zajmujących się krwią.
to właśnie w roku 2023 odkryliśmy, że krew i woda to ciecze o dwóch zupełnie odmiennych właściwościach. Tak, wiem, teoretycznie mogłoby się wydawać, że powinniśmy odkryć to wiele lat temu i na szczęście bardzo dużo lekarzy odkryło to wiele lat temu i nie pompują nam wody do krwi, kiedy nam brakuje właśnie tego cennego surowca. Jednak różnego rodzaju firmy, zwłaszcza te zajmujące się krwią menstruacyjną, jakby nie potrafiły dodać dwóch do dwóch i do tej pory tą krew menstruacyjną stawiali na równi z wodą. W roku 2023 Uniwersytet z Oregonu, a dokładnie Oregon Health and Science University, przetestował 21 produktów menstruacyjnych i odkrył to, co większość kobiet jakoś tak intuicyjnie już wiedziała. Okazało się, że różnego rodzaju opisy produktów menstruacyjnych, właśnie ze względu na fakt, że testowane były na wodzie, nie do końca wiarygodnie oddają ich faktyczną chłonność. Każda z nas, wydaje mi się, chociaż raz miała taką sytuację, że coś tam jej przeciekło, pomimo tego, że miało być najbardziej chłonne, jak to tylko możliwe. Teraz wiemy już to, co wiedziałyśmy od dawna. Wcale nie panikowałyśmy, wcale nie używałyśmy tych produktów źle. One po prostu były źle przetestowane i bardzo często dużo mniej chłonne, niż próbowano nam wmówić. Swoją drogą, mówiąc o tym, to chciałabym polecić produkty menstruacyjne Agaty Bokiej, ponieważ one są testowane na prawdziwej krwi, a nie na wodzie i w związku z tym są dobrze opisane i dużo lepiej zachowują się w sytuacji, kiedy ich potrzebujemy. Rok 2023 okazał się być również przełomowy dla ciężarnych. Od tego roku wiemy już, dlaczego doświadczamy porannej mdłości. Pomimo tego, że 7 na 10 kobiet doświadcza porannych mdłości podczas ciąży i pomimo faktu, że bardzo duża część tych kobiet jest w stanie doświadczać tych porannych mdłości tak naprawdę 50 razy dziennie, do tej pory nie znalazł się śmiałek, który chciał oszacować i sprawdzić, skąd te poranne mdłości się biorą. Jednak 2023 okazał się przełomowy również w tym temacie. Odnalazło się kilku śmiałków, wręcz powiedziałabym na kilku kontynentach. Ludzie zdecydowali się tym zajmować i właśnie dzięki temu, że w Stanach, w Wielkiej Brytanii i na Sri Lance przeanalizowano wiele ciężarnych kobiet, które miały poranne mdłości i nagle dowiedzieliśmy się, że jest powód, dla którego te poranne mdłości występują i nie, tym powodem nie jest fakt, że płód naciska na żołądek, nie, tym powodem nie jest fakt, że kobiety są po prostu nadwrażliwe. Powodem tym jest fakt, że płód wydziela proteinę, która nazywa się GDP15 i ta proteina wpływa na mózg kobiety właśnie w taki sposób, że ma ona wrażenie, jakby cały czas chciało jej się żygać. Nie do końca wiadomo, co naukowcy planują zrobić z tą informacją, ani czy zdecydują się w związku z tym w jakiś sposób pomóc kobietom, aby były w stanie odczuwać komfort życia pomimo tego, że są w ciąży, ale tak czy siak cieszymy się z tego odkrycia. Rok 2023 był wielki także w archeologii i antropologii. Najpierw dowiedzieliśmy się, że mit polującego mężczyzny to naprawdę tylko mit, a potem, że z kamieliny szkieletu jednego z największych wojowników, tak zwanego Ivory Man, tak naprawdę są szkieletem kobiety. Jednak po kolei. Badania analizujące tak zwane społeczności pierwotne z Azji, z obu Ameryk, z Afryki, z Australii i z Oceanii wykazały, że 70% wszystkich tych społeczności nie ma podziału na myśliwych i pracujących w domu ze względu na płeć. Wręcz okazało się nawet, że kobiety bardzo często uważane są za lepszych myśliwych, zwłaszcza w sytuacji, gdy trzeba polować na tak zwaną wielką zwierzynę. Czyli najprawdopodobniej, kiedy trzeba było zabić mamuta, nie wysyłano tam mężczyzny, a kobietę. Ciekawe, czemu taka mogłaby być sytuacja? Nie dowiemy się najprawdopodobniej nigdy, jakie sekrety skrywały kobiety, które na mamuty polowały. Jednak jest to przełomowe odkrycie, zwłaszcza, że mit polującego mężczyzny do dzisiaj wielokrotnie wspominany był nawet przez wielkich naszej polityki. Wydawałoby się, że chcąc tylko tak naprawdę udowodnić tę tezę, naukowcy z Uniwersytetu w Sewilli analizowali szczątki, które złożone były w grobie tak zwanego Ivory Man. Ivory Man, słuchajcie, został pochowany z tak olbrzymią pompą, że niewielu było w stanie otworzyć swe oczy i uwierzyć, że tak naprawdę Ivory Man był kobietą. Dlaczego to kobieta została pochowana z takim szacunkiem? Dlaczego to jej grób wypełniony był różnego rodzaju zdobyczami z polowań? Możliwe, że dlatego, że właśnie mit polującego mężczyzny to tylko mit, a dodatkowo możliwe również, że dlatego, iż mit mężczyzny lidera
jest podobnym mitem, który powinniśmy gdzieś między bajki włożyć i możliwe, że ta Ivory Woman była tak naprawdę jednym z najlepszych wodzów, jakich Iberia widziała. Pomimo tych wszystkich odkryć, rok 2023 był również rokiem, kiedy bias, czyli takie jakieś takie nasze wewnętrzne przeświadczenie o tym, że mężczyźni są lepsi, wygrywał u nas z logiką. Wielu mężczyzn i kobiet uważa, że równouprawnienie zostało już osiągnięte w momencie, kiedy kobiety zostały dopuszczone do korzystania z nauki, w momencie, kiedy kobiety zyskały prawa wyborcze. Badania pokazują jednak, że prawda jest zupełnie odwrotna. To właśnie w 2023 roku odkryliśmy, że kobiety, niezależnie od tego, w jakim są wieku, zawsze przed swoich współpracowników są uznawane za niezdatne do pracy. Kiedy są poniżej 40 roku życia, uważamy, że są zbyt młode i bardzo często mylimy je ze stażystkami, z asystentkami, prosimy je o to, żeby parzyły nam kawę. Kiedy są powyżej 40 roku życia, uważamy, że są zbyt zajęte rodziną, aby móc zająć się czymkolwiek innym. A, no jeszcze zapomniałabym. Kiedy przekraczają 40, przecież od razu w naszej głowie wydaje nam się, że wkraczają w okres menopauzy i też właśnie w związku z tym nie mogą zachowywać się logicznie i spoko. Za każdym razem, kiedy kobieta powyżej 40 chce, aby jej podwładny coś zrobił, to musi świadczyć o tym, że jest niestabilna emocjonalnie, a nie o tym, że to jest jej podwładny i po prostu musi robić to, co ona mówi mu, że powinien robić, prawda? Nasze przeświadczenie o tym, że mężczyźni bardziej zasługują na splendor, glorię i chwałę jest tak silne, że widać je nawet w sportach. W 2023 roku przeprowadzono badanie, które jasno i klarownie udowodniło, że pomimo iż teoretycznie, gdy zapytani od tak po prostu z biegu z ulicy, uważamy, że to sporty męskie są bardziej interesujące i to właśnie dlatego na przykład męscy piłkarze powinni być opłacani o 100% wyższe honoraria niż kobiety, to tak naprawdę, gdy wymarzymy twarze osób, które widzimy na boisku i które grają, zarówno sport, który wykonywany jest przez kobiety, jak i mężczyzn, wywołuje w nas takie same emocje, takie samo zainteresowanie i co ciekawe, kobiecy piłkarze okazują się grać w równie profesjonalny, fajny i interesujący sposób, co mężczyźni, no ale to tylko w sytuacji, kiedy nie widzimy ich twarzy. No i jaki morał z tego dzisiejszego wideo? Słuchajcie, morał jest taki, że te wszystkie badania, te wszystkie historie dzieją się w świecie, w którym tak naprawdę powinniśmy dążyć do równouprawnienia, ponieważ słuchajcie, równouprawnienie będzie miało pozytywne skutki zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Badanie przeprowadzone przez organizację, która nazywa się jak... gdzieś mi to umknęło, przepraszam. Badanie przeprowadzane w 156 krajach przez George Institute for Global Health jasno udowodniło, że im większa równość płciowa w społeczeństwie, tym szczęśliwsze i dłużej żyjące to społeczeństwo. W związku z tym, im więcej nierówności pomiędzy nami, tym bardziej mężczyźni będą jednak wcześniej umierać. Im więcej nierówności między nami, niestety okazuje się, że tym bardziej mężczyźni będą nieszczęśliwi. Tak więc tak naprawdę to wideo skierowane jest do mężczyzn. Jeśli jesteś mężczyzną, walcz o nasze równouprawnienie, ponieważ to oznacza, że będziesz żył dłużej, że będziesz żył szczęśliwszy i że no generalnie jakość twojego życia będzie wyższa. To są właśnie moje życzenia dla nas wszystkich na rok 2024. Mam nadzieję, że będziemy walczyć o to, aby równouprawnienie było bardziej wszechobecne, ponieważ chciałabym, aby mój mąż dożył ze mną do 90. Tego wszystkiego Wam również życzę. Pozdrawiam, buziaki. Pa, pa!